Okej, let's go! Nazywam się Adam Wawrzyński. Mam kilkanaście lat doświadczenia w oglądaniu głupot w internecie. Nie, no ale poczekaj, przyjmajówka się dopiero skończyła. No to właśnie teraz już naładowany pewien energię, no ja jestem gotowy. Najwyżej jestem naładowany tak, karkówką. Karkóweczka. Lekkostronniczy to jest program, w którym żartujemy, ale też lekkostronniczy to program, w którym oglądamy innych ludzi oglądających nas. Dobrze, o tym wiecie. I takim człowiekiem jest Dominik Boss. Kiedy wpiszemy w Google, kim jest Dominik Boss, jakbyś mógł może w ty nagrać ekran i tutaj komisyjnie sprawdzimy sobie ładnie, kim mogłem się dobrze przygotować na to nagranie i ubrać koszulkę Boss. To ma mail, to czekaj, bo to jest doskonałe a propos. Ktoś wysłał koszulkę, którą powinieneś mieć. BMW. Trochę profanacja. Ale BMW. No właśnie. Ale dobre, nie? Trochę profanacja. Ale nosiłbyś, czy nie, szczerze? Bóg mnie wybrał. Bóg mnie wybrał, żeby lecieć lewym pasem. A w ogóle BMW też się składa z Bóg mnie wybrał. W sensie Bóg mnie wybrał. Nie widzisz logo? Że to jest do BMW nawiązuje. A to jest do wersji M nawiązuje. Do skrótu BMW. Ale dobrze, bo wpisałeś w Google... To kim jest Dominik Boss? Ja bym chciał usłyszeć... A mamy odpowiedź, proszę bardzo. No to dla serwisu boop.pl. Popularny polski youtuber, który zajmuje się głównie... To tak jak my. Głównie materiałami komentarzy, tak jak my. Polegający zgodnie z nazwą na komentowaniu otaczającego rzeczywistości, tak jak my. 2 miesiące temu opublikował film pod tytułem Motel Polska. Tu znany, nawet omawialiśmy to w Lesie. To jest 2021. Ale omawialiśmy to. Czyli to jest... tym człowiekiem jest Dominik Boss. Znany również pod pseudonimem Aviant. Aviant co? Jajco. Chyba nie zdradzę, ale nie będę mówił konkretnie, ale urodziny będzie miał za chwilę. Wszystkiego najlepszego. Ale Dominik Boss w zeszłym tygodniu i wcześniej postanowił pochylić wybić się nad naszą... Wybić się na naszym fejmie. Dawaj go. Mówmy wprost. Bóg mnie wybrał. Nazywajmy rzeczy jasne po imieniu. Ktoś wybija się na kimś? Dominik Boss. Na plecach gigantów. Tak jak i zresztą i niektórzy inni w historii. Staje na naszych barkach i mówi, że gigantów. Jest wysoki. Tak, i mówi, że jest wysoki. Patrzcie, jaki on chyba jest wysoki tak w ogóle. Tego nie wiem, jest bo siedzi wysoki. W filmikach. Ale chyba jest wysoki. No, ale to dobrze, bo uczy się od najlepszych. Będzie takim spadkobiercą, prawda, takich komentarzy kanałów po nas, jak nas kiedyś zabraknie, to on jest troszkę młodszy, więc będzie mógł dłużej żyć niż my, być może. No ale Dominik robi poza takimi swoimi filmikami na kanale Aviant, live'y na kanale Avizo TV. To są chyba skróty z jego live'ów, które pewnie są na Twitchu. Tak, on to pewnie streamuje na Twitchu, tak. I to jest fragmencik taki o nas. Ja tego nie widziałem. Specjalnie sobie to zostawiłem. Mam, jak widać, całe obejrzane. Ty masz całe obejrzane? Ja mam dwa linki. Jeden to jest link do tego i drugi jest link do materiału, który Maria Pyszniewska na grupkę wrzuciła, którego nie widziałem. Ja nie wiem, czy on nie wrzucił jej materiału w ogóle tutaj tego. No to zapraszam. Ja go nie widziałem, więc... Wydaje mi się, to może być jej materiał. Moja reakcja będzie prawdziwa. Tak. Montaż by Maria Pyszniewska. Widzisz, okay. On po prostu jakby, nie wiem, mam nadzieję, że w porozumieniu skorzystał z tego materiału. Daj od początku z dźwiękiem, bo jest... Przepraszam, on simpuje Karola Paciorka. Ja chcę to... Każde słowo chcę widzieć i czuć to. Jednocześnie mamy nadzieję, że będzie to dla was okej. Okay. Że oglądamy samych siebie, oglądających, będąc oglądanym przez kogoś innego i reagującym na, to na kogoś innego oglądających nas. Tak. Mam nadzieję, że to jest dla was okej. Okay. Kurde! Co za pojebana akcja? Powiem tak, dzięki temu, że tu jest stół, nie widać erekcji. Przepraszam. Przepraszam bardzo, ja simpuję do Karola Paciorka, bo nie wiem dlaczego. To jest sprzed 2 lat. Ja nie wiem, co mu się stało, ale drań tak wyprzystojniał. Nieprawda. Odnieś się. Ty wyglądam dobrze ale tak samo. Nie, bo ja mam chodzi o coś innego. Czyli jakby zawsze dobrze wyglądał, no nie? Ale dostał taką tatusiową energię. Karol Paciorek jest chyba pierwszą osobą, przy której pomyślałem, ej, lepiej jest ci bez okularów. Ty! Jesteś naprawdę pierwszą osobą, która to mówi, chyba. Znaczy poza mną, bo ja tak uważam. Tak, bo moja teściowa mówi, że Karol dużo lepiej w okularach wygląda. A bo to jest takie typowo, okulary, inteligencja. To jest już stare jak matura i niepotrzebne do niczego jak magisterka. Nie wiem, czy o to chodziło, że może po prostu lepiej podkreślało rysy twarzy, nie? Ja właśnie się cieszę z tym. Hej, jakby super wyglądasz w okularach. Dziękuję ci, Dominik. W okularach, okulary mega hot, ale nie wiem dlaczego u niego dosłownie lepiej działa bez okularów. Zajebiście. Dostał takiej masywnej daddy energii. Tutaj wygląda jakby był regularnym Jakby był
regularnym bywalcem czego? Bo się boję. W tym śniadaniówek TVN-u. No dosłownie, tutaj wygląda jak fajny Polak. A potem już nie. Widziałeś? To wyglądasz jakbyś w TVN-ie siedział cały czas. I wtedy bywałem faktycznie. Ale tutaj faktycznie wyglądasz trochę, no może nie jak bywalec kanap, ale jak na przykład redaktor. Wydawca, dzień dobry. Kurde, to przyjmuję to za dobrą monetę. W sensie, że tak wyobrażam sobie, że tak dzwonisz do kogoś. Dzień dobry, z tej strony Karol Paciorek, jestem wydawcą, dzień dobry TVN. Czy rozmawiam z Słodkiem Markowiczem? Nie pytasz, jesteś pewny. Chciałbym zaprosić pana na rozmowę w studiu Dzień dobry TVN w sobotę o 8:45. Mamy taki temat o YouTube, o YouTubie. Będzie razem z panem na kanapie Y i... Magia Y. I Martin Stankiewicz. Magia Y i Martin Stankiewicz. Maja tak, Jezus Maja, oni żyją. Taki temat przewodni odnośnie YouTube'a to AI, zagrożenie czy szansa. Ale to ma dziwny vibe. Kim nie, jest ta kobieta? On ogląda nice! Kim jest ta Angelika coś tam, coś tam? Hej, hej! To Dominik, z doświadczenia ostrożnie, Dominik, trzeba uważać. Ostrożnie z Angeliką. Czemu on ją low-key podrywa przez cały odcinek? Co się dzieje? Ja w ogóle nie wiem, czy ja mogę coś mówić. To jest godzina pierwsza w nocy. Nie możesz. Ja się gryzę w język, bo czegokolwiek nie powiem, to te cholerne krety z czatu to wyniosą na LS-ową grupkę. It's true. Okay. Nie przejmuj się, Dominik. By the way, ja Dominika zapraszałem do Impo. To ja myślę, że to jest najlepszy teraz moment, skoro się śmiejesz z LS-ów. Choć się mówimy na gramie Impo, pośmiejesz mi się prosto w twarz. Zobaczymy, czy jesteś kurwa taki odważny. Ale lekko stronniczy, to tam będą próbowali znowu telefon odpalić przez 14 minut i narzekać na twarzy. Żartuję. Zapraszam. Zróbmy to. Napiszę do ciebie. A nie pisałeś do niego jeszcze? Nie pisałem kiedyś. I co napisał? Że nie teraz. Że chętnie, ale nie teraz. Hej, cześć, siema, bo ty taki młodzieżowy jesteś, a ja taki stary. Czy może nie chciałbyś wpaść do mojego programu i wyjaśnić trochę perspektywy młodzieży? Karol, naprawdę nie jesteś na tyle stary, spokojnie. Bo to było przed... Wiesz, jak ja odpisał? A kiedy? A chucie interesuje. Ja mam napisał, a kiedy bez pytania, ale nie, bo to, ale ja zrozumiałem, bo ja pamiętam ten kontekst, dlaczego on wtedy napisał, że nie wtedy i to jest okej. Okay. W sensie, jakby nie muszę tego mówić, prawda? No, są prywatne wiadomości, no, ale... teraz, to kiedy? No kiedy indziej. Mógłbyś się doprecyzować jakoś, tak? Mam na ciebie czekać całe życie, czy jak? No jak widzisz, już nie mam okularów, więc teraz Dominik może chętniej przyjdzie. Ale to jest przełomowy moment dla Dominika, bo poznaje w ogóle cały uniwersum. Angeliki. Sapiens. Angeliki, no. No, chodziło o benefity wypływające właśnie z klastrowości. Powiedział w klasę. No. Ej, to jest jakiś, to jest jakaś inna rzeczywistość. Tak, Dominik, kurwa, witamy. Tak, tak. Nie jesteśmy w stanie nie, tego zrozumieć. Nie, nie po prostu, my się nie staraliśmy. Musimy akceptować to, że tego nie rozumiecie. Tak jest. Odpowiedź B. Obsługa kelnerska pod postacią wyłącznie osób koloru skóry czarnego. Odpowiedź C. Tylko to bawi, cieszę się. Zaznaczcie teraz, zaznaczcie, która jest bez wychowania. Do przodu. Tak! Udało nam się rozbawić innego youtubera. Czy takie same miny w ogóle? Ja nie wiem, co się dzieje. Ja też. To jest tektura w kształcie biznesmena. Tu nie jest człowiek. Tu nie jest człowiek. Nie, to był człowiek. Co jest? To nie jest prawdziwy pan. Tak się po oczach. Nic, w ogóle nic nie drga tutaj. Jest stateczny, jest jakby cały czas pod jednym idealnym kątem. O co tu chodzi? Jak? Czemu ci ludzie wszyscy wyglądają jakby nie istnieli? O co tu chodzi? I Kat teraz jest piątej komory serca i jestem... Umarł. Katarz jest piątej komory serca i jestem... Stop! Jeszcze raz! Słyszałeś, co to powiedział? Katarz jest piątej komory serca. Boże, cieszę się, że przeżywam ten moment. Ja myślałem, że na tym fragmencie się ludzie zaczęli śmieją, a nie mają takich... Nie, już, to już był error. To już, no, blue screen. Dominik zerorował. Komora. No nie znajdziesz nic. Znajdziesz właśnie. Jest. Co? Gęstość w ogóle. Co tu się stało? Nie myślałem, że mi dzisiaj coś tak zaskoczy. No widzisz? I to o pierwszej w nocy. Na live. Fajnie, cieszę się bardzo, że rozbawiliśmy Dominika, bo Dominik generalnie ma poczucie humoru mocne i potrafi skomentować rzeczy. Andrzej Dragan też ma poczucie humoru swoją drogą, ale nie wygląda innego typu. Mama, nie, no dużo ma. Nigdy nie uśmiecha w wywiadach. No bo go zaprosiłem w poważnych rzeczach, on troszkę nie, tak nie dlatego się nie uśmiecha. Powiedzieć, czemu się nie uśmiecha? Bo się boi sztucznej inteligencji. Nie, 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 no, zanim był temat sztucznej inteligencji, on się nie za bardzo uśmiecha. Bo jest za mądry. Jak jesteś za mądry, to życie cię niespecjalnie śmieszy, bo widzisz, jak dużo rzeczy jest niedoskonałych. I sam dostrzegasz swoją własną niedoskonałość i w ludziach widzisz tą niedoskonałość. I widzisz te procesy, tak ci wiesz, tak jest skomplikowane, i myślisz, ja cię kręcę.
Znaczy takie mam przypuszczenia, ale panie Andrzeju... Panie Andrzeju, nie zdenerwuj się! Jak mam się nie denerwować? Panie Andrzeju, tą teorię względności... Kto mi taką teorię względności Ale kto mi tą taką teorię? Ale to pożyczę ci moje równanie. Człowiek się bardziej opiekuje niż o swoją własną teorię względności. A czat GPT przychodzi i pisze takie? Tłumaczyłem 1000 razy! Ty jakby Andrzeja Dragana podłożyć pod ten filmik. Jego głosem? Tylko, że tym błotnikiem obitym jest teoria względności i tym to spierdolisz chat GPT. Ty dobre. A kto odpowiedzialny za kierunek? Zajebiście meta, ale to jest dobra przeróbka do zrobienia. Pewnie powstanie. Dobra przeróbka. A kto prowadził wóz? Koroży. Może Matiemu by się chciało, jeżeli Matiemu by się chciało. Mi się bardzo podobało, jak Mati zrobił w zeszłym tygodniu, chyba w czwartkowym odcinku, jak ty wciągasz ten herbatniczek i ja mówię, że... Czy ty widziałeś, żeby Marcin Prokop na antenie Dzień Dobry TVN chciał? Kurwa, perfekcyjny moment, Mati. Jak to zobaczyłem, gdzieś ty to wynorał i to dokładnie tak samo, po prostu było tak. Czy ty widziałeś kiedyś, żeby Marcin Prokop podczas prowadzenia Dzień Dobry TVN tak w środku wydaje na żywo tak... Bajgle, na które narzucam sałaty. Tak. No, nie, no. Szanujemy. Duży szacunek z mojej strony. Coś nie coś potrafię. Ja, czy on to miał, czy on tego szuka? Nie wiem. Ja się boję, że to jest syn Miszczaka. It's true. On po prostu dzwoni. Ale on z różnych źródeł bierze, nie tylko z TVN-u. W sensie on ma jakieś takie... Może ma systemy szukania. Na przykład Marcin Prokop, jedzący herbatnika i mu stary znajduje. Może, nie wiem. Dowiesz się w swoim czasie! Pierdol się. Ale to było doskonałe. Też byłem przekonany, że nie ma takiego ujęcia. Znaczy nie, ja pamiętam, że jak to mówiłem, to pomyślałem, że no oczywiście są momenty, jak Prokop pije, no bo tam jest zawsze kuchnia i oni często jedzą, więc jakby ten, no ale trzeba było znaleźć. Ale mi chodzi o to, że on znalazł idealne ujęcie, jak on identycznie jak ty jesz. Wiem. Identycznie, kurwa. Ale wszedł na kartę. Radek, nie sprawdziłem, ty sprawdziłeś? No tak, no ewidentnie sprawdziłem. Nie. Aha! Aha! A to jest face, tak? Chodź na face'a Lecha Wałęsa. Pana prezydenta. Pana prezydenta Lecha Wałęsy na Wysowpianie. No to nie może być prawdziwe. To jest prawdziwe. O matko. Sanus per aquam. Zdrowienie przez wodę. Zdrowie przez wodę. No, ale to jest, powinno być sanus per spumae. Piana. Sanus per spumae. No, przepraszam. Powiem ci, nowa arielka się zapowiada zajebiście. Ale to nie jest poważne, panie prezydencie. Ale on już nie jest panem prezydentem. On już jest, zawsze się mówi. Na... Ja wiem. Sanus per aquam. Czemu nie robimy odcinka oglądając Peja w Wałęsy? Czemu ten pomidor nie jest czerwony? Bo to jest stary pomidor zmrożony tak bardzo głęboko. To jest co, papryka? To jest papryka, tak, żółta i czerwona. I ogóreczek na sałacie i ogóreczek jest jeszcze dalej. No to zdrowo przynajmniej, nie? Jakie on ma customowe koszule teraz. On już nie nosi t-shirtu, tylko ma custom koszulę Solidarność, Ukraina, Konstytucja. A nie jest tak, że to już wyszło z mody? Już nikt tego nie używa, tego Konstytucji? No ale Lech Wałęsa będzie to nosił, póki pisi z władzy. Rodziną się kurde zajmie. Dziękuję. Jak w 2012 roku Włodek przede mną uciekał? Gotów? Tak było? Tak? No wiesz co, no. No wiecie co, no. Kurwa. Ale lekko stronniczy, to tam będą próbowali znowu telefon odpalić przez 14 minut i nasz jakaś twarzy. To jest takie trudne? To już tak zepsułeś scenkę sytuacji, no żeby się nawet nie chce śmiać. Co robiłeś w 2012 roku? Chyba. O Sławka się pyta. Justyna pisze. Tak, Justyna pisze. Tak? O, widzę, że rączki latają. Jest stresik, dobrze. Cześć Włodku, cześć Karolu, cześć Włodku, cześć Justyno. Piszę do was tego maila z pewnym opóźnieniem, bo już kilka odcinków temu prosiliście, by napisać do was z tymi historiami, no ale wyszło tak, że obecnie jestem kilka odcinków do tyłu. Oglądam was niemal od początku, czyli dokładnie od 185 odcinka, kiedy dochodziłam wówczas do gimnazjum, chyba w 2011 roku. Chyba! Sąsiedzi. Chyba w sierpniu. W każdym razie pamiętam, jak chyba w 2012 albo w 2013 roku w okolicach 400 odcinka mieliście być na jakimś evencie w Warszawie w Galerii Mokotów związanym z Costa Coffee, wtedy jeszcze z Coffee Heaven. Pamiętasz? Costa, już była Costa Coffee. Byliśmy. Ten wyjazd Bryndal. To był, nie, Rafał Bryndal, pamiętasz? Co my tam robiliśmy? Nie, mistrzostwo baristów. Był Bryndal. A się to chyba był ten event. Czuję się trochę ważny wtedy. No widzisz, ja wtedy, mając 14 lat, pisze Justyna, niesamowicie podekscytowana i widziałam, że muszę tam wtedy koniecznie jechać. Wówczas byłam team Włodek, bo był wtedy słodki i uroczy, nadal jest, bo obciął włosy. Gdy byłam z moimi przyjaciółkami na miejscu, pamiętam, że wtedy zdobyłam się na ogromną odwagę, by podejść do was i poprosić Włodka, żeby mnie przytulił. On niestety odmówił. Jest okej, trzymaj, jest git. Mało tego, zaczął nawet pół żartem, pół serio uciekać ode mnie. Znaczy, nie da się pół żartem, pół
serio uciekać. Albo uciekał, albo nie uciekał, więc uciekał. Bo tak, ucieka, nie zapisz mnie. Ja przez taki obrót spraw byłam ogromnie zawstydzona, tym bardziej, że moje przyjaciółki stały obok i to wszystko widziały. Mało tego, nawet to nagrywały. Włodek, uwaga. I teraz jest nagranie. I teraz jest spotlight. A nie wiem, czy jest nagranie. A. Jak jest nagranie, to przeszli. A, myślałem, że z łączniku. Okay. Nie. Okay. Ale jak ktoś to przeszli. I teraz uwaga, spotlight na Włodka. Włodek ze słodkiego i uroczego nagle stał się w mojej głowie bucem. Przepraszam za to określenie, ale musicie wziąć pod uwagę ego 14-letniej dorastającej dziewczyny. A z opresji uratował mnie Karol, który mnie przytulił zamiast Włodka. I teraz, żeby było jasne. Obecnie mam 26 lat i z perspektywy czasu oczywiście wiem, że nie na miejscu jest proszenie obcych ludzi, by przytulali się do innych obcych ludzi. Brawo! Dobry plan! Nie pielęgnowałam w sobie żalu przez ten czas, jak robił inny lekkostroniczy widz pisząc do was o historii z juwenariów. On pielęgnował, on w ogóle zrobił follow-up do tego maila. Możemy przeczytać? Możemy. Pamiętam natomiast, że wtedy w odcinkach 400 odcinka i tych wydarzeń w Galerii Mokotów byłam tak zraniona, że przestałam was oglądać do 600 odcinka. Potem wszystko nadrobiłam i oglądam regularnie, aż do 1000 odcinka byłam Team Karol, czyli do stary uraza, stary przez kurwa 600 odcinków, czyli... za to, że uciekłeś. How dare you? Ona przeszła z Team Włodek na Team Karol. Nie, od 400 do 600, czyli 200 odcinków nie oglądała. No, ale potem wszystko nadrobiłam i oglądam regularnie, ale aż do 1000 odcinka była Team Karol. Aha. No. Ale czyli jedna trochę pielęgnowała, ale krótko. Tak, całą drugą serię jestem już Team Wy obaj, nie ma czegoś takiego, ale niech ci będzie. Właśnie, czar, nikogo nie wybory. A Bóg jest, albo go nie ma, tak? Nie ma tak, że trochę jest, trochę nie ma. Swoją drogą przez lata napisałam do was tą historię już dwukrotnie. Pierwszy raz po tej sytuacji w 2012-2013 roku ten mail był pełen nastoletniego żalu. Nie mamy już dostępu do samej skrzynki mailowej. Szkoda, jak byśmy to stracili? To nie Kasia Lekosyńczy TV. No bo nie mamy domeny, nie ma hostingu. To nie ma Google. Wiem, ale że nie zadbaliśmy o to. Tak. Później, lekko po rozpoczęciu drugiej serii LS-a, jednak żaden z obu maili nie został przeczytany w odcinku, ani nikt nie odpisał, bo my nie odpisujemy na te maile tylko. Także do 3 razy sztuka, ale już nie łudzę, że będzie w odcinku, a jednak zaskoczka. PS, jeśli jednak w odcinku to będzie, pozdrawiam moją dziewczynę Adę, pozdrawiam serdecznie. Adę, pozdrawiamy ciebie, Justyna. Pozdrawiam Adę, Justyna. Niech się to trzyma, dobry przekaz leci. A. Nie możemy pozdrawiać, bo w tym tygodniu możemy w windzie. Pozdrawiać. Nie możemy, bo w tym tygodniu w windzie jechałem z panem, który się okazało, że ogląda Lekostronniczego. I mówi, że a tak zapytam, czy pozdrawiacie może w odcinkach? Ja mówię, no nie pozdrawiamy, no bo nie chcemy robić precedensu. Dobra, to ty nie pozdrawiasz, a ja ty akurat pozdrawiam. Ej, ale co jest? Zawsze mieliśmy ustalenia, że nie pozdrawiamy. Daj czyli... spokój. Zostaw to. Mam nadzieję, że żaden z was nie pamięta tej sytuacji. Co? Czuję się wrzucony pod pociąg. Dobra, to nie pozdrawiamy was dziewczyny. No całą k***a, co cofnąć po jebocie. Ja tylko mówię, że nie ustanawiać niebezpiecznego precedensu. Ale ja też wszystkim ludziom mówię, że nie pozdrawiam w odcinku. Chodzi o ustanowienie niebezpiecznego precedensu. No tak, bo k***a, historia Polski jest w naszych rękach. Per asperum ad asperum, Lech Wałęsa powiedział w wannie. Koniec tego maila brzmi tak. Mam nadzieję, że żaden z was nie pamięta tej sytuacji, którą opisałam. To prawda, ja nie pamiętam. Budek nie pamięta. Może troszeczkę coś mogę pamiętać. O, bo wystarczy mi już wstydu przed samą sobą. Nie wstydź się, nie ma czego. Każdy ma momenty cringe'u w swojej historii. It's okay. It's okay. Każdy miał kiedyś 14 lat, czy tam 16, it's okay. 14, it's ty bardziej, it's okay. Daj mi ten follow-up. Jutro. Okej. Okay. Drodzy państwo, jutro follow-up maila pana, który nie wytrzymał presji z juwenaliami. No to teraz Mati ma wszystko. Mati ma materiał, teraz już dostęp do twojego. Dobra, trzymajcie się ciepło, dziękuję wam za oglądanie tego odcinka, a jutro dowiecie się, jak kolega, który napisał rozżalony mail po latach, postanowił odnieść się do naszej odpowiedzi na jego wiadomość. Także idziemy głębiej, to wszystko pewnie będzie oglądał do Dominik Bosk o 3 w nocy, a zmontuje to Maria Pyszniewska. I z tego zrobimy kuźwa live stream na 2000 odcinku star i przedzielimy przez zero i się imploduje i cały uniwersum LS-a. Wiem też, że montażyści mają dość złego traktowania i planują bunt. Zobaczmy się jutro, trzymajcie się i bądźcie lekko stronniczy.